Jaki content, taki kalendarz adwentowy. Dlatego mam nadzieję, że nie obrazicie się, że swój zrobiłem z rolek po papierze toaletowym. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was, moi fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale WTF Klotz, gdzie zajmujemy się rozwijając skrót, sprawdzaniem, czy w ogóle to fajne. I moi drodzy, kalendarz adwentowy pojawił się na moim bazowym kanale, kalendarz, który stworzyłem sam, zrobiłem go tam z Hidden Side'u, no i tak stwierdziłem, że może, kurczę, dla WTF-a też tak zrobić, ale wtedy się okazało, że, jakby to powiedzieć jednymi słowami, nie mam tak dużego zapotrzebowania na papier toaletowy, żeby mieć nagle tyle rolek, więc mam tylko dwie. A zresztą to nie jest clickbait, bo w tytule już piszę, że wór haul, także wór adwentowy dzisiaj, moi drodzy, kontynuujemy sobie nasz wór adwentowy. Dla tych, co tutaj są ze mną pierwszy raz, przypomnę, wór dostałem, wtedy jeszcze nie był adwentowy, wór dostałem od dealer kloca, on zajmuje się sprzedażą i oraz kanału prowadzi, gdzie tłumaczy, jak sprzedawać klocki na sztuki, robi to fenomenalnie, polecam, jeżeli chcecie sprzedawać Lego na sztuki. No i tam figurek jest ogrom i to jest nie pierwsze otwarcie, moi drodzy, ale pierwsze otwarcie papieru toaletowego z figurką, gdzie trafiło się na... Co? Co to jest? Co to jest? Swoją drogą to jest ciekawe. Znaczy w ogóle czekajcie, mamy tutaj, jest klon Commander, całkiem ciekawym torsikiem. Jakościowo już widać, że to nie jest zbyt ok. Rusza się zbyt intensywnie, nie powinno tak się ruszać. Rączki to samo, lata luźno, nie odpada nic, ale rusza się to zbyt luźno. Ale na nogach się utrzyma, z tyłu chyba ciut krzywo, nadruk nawet wyszedł. Bardzo ciekawa buźka, na pewno, taka z brodą. Broda też niczego sobie, ale jeszcze ciekawszy jest ten hełm, który nie tylko pokazuje, spójrzcie, fenomenalnie pokazuje, jak wygląda figurka w hełmie, gdy Lego są na włożycie hełm. Chociaż Lego mają to wszystko niżej, ale mimo wszystko, no ciekawie to. Super, on w ogóle ma, widzicie, oczy na wysokości... Aha, super, że to przepiło się. Aha, super! No, bo nie wiem, czy widzicie, on ma w ogóle oczy na wysokości nosa, nos na... No, wszystko po prostu jest nie tak, jak powinno. Wszystko nie tak, wszystko nie tak. W drugim, czyli ostatnim saszetek dzisiaj, moi drodzy, co się trafiło? No, no ciekawie, przyznam się szczerze, w sensie nadruk bardzo spoko, sami chyba też przyznacie. Nadruk naprawdę w porzo, widać tu kamizele, poszarpanie jakie, chociaż nawet tylko poszarpanie tak nie ma, ale mucha rozwiązana. Buzia też niczego sobie, włosy Clarka Kenta, można by rzec. No bardzo ciekawy zombiak, naprawdę. Jakościowo rusza się ciut zbyt lekko, zbyt szybko, w kolorze szarości również trochę różnice widać. Rączki natomiast chodzą ciut ciężko, generalnie kolejna z figurek. Czekaj, zobacz, trzeba drugą główkę jeszcze, albo nie zobaczę, nie ma. Kolejna z figurek, która ładnie będzie wyglądała na półce, w przeciwieństwie do tej, ładnie na półce, ale gdy już dotkniemy, to mocno czar pryśnie. No i w tym momencie skończyły mi się saszetki adwentowe, więc adwentowy zostaje wór. Losujemy oczywiście zupełnie w ciemno kolejną figurkę i mamy, no znów coś w klimacie przezroczystym. Czekajcie, no właśnie, a może to tak powinno być? Wiecie, ja wyciągam tak, jak mi to ten wysłał, ale... A super, jak mi to Kuba wysłał, ale może, moi drodzy, przecież możemy porobić tu jakieś warianty. No i spójrzcie, całkowicie przezroczysty byłby... A nie całkowicie, patrzcie, on ma buzię! No to pardon, ale przezroczysty klon? No proszę, jakiś mutant z tej w ogóle... A co to takie w ogóle w środku jest coś takie ten... Aha, bo są te paski, dobra. Jakieś ery, wiecie, kombinowania, klonowania eksperymentalnego. Jedna rączka tylko właściwie, ale to może być jego rączka. No ciekawie, ale ciężko mi się faktycznie tym bawiło, ale jako postać do miasta, do serialu, do czegokolwiek. No. Widzę duży potencjał. Plus jeszcze ten hełm. Sorry, tracisz hełm, ty zyskujesz hełm. Chociaż tu dalej widzicie, to się nie trzyma kupy kompletnie, gdzie ten hełm mu leży. Ale zdecydowanie bardziej pasuje. Niewidzialny wojownik. To jest coś, czego WTF na pewno potrzebuje. Kolejna figurka, dość zwykła, głęb Qui-Gon Jinna. Jednak jest to Qui-Gon Jinn przed tym, jak został Jediem, a wcześniej widać był medykajem. W sensie był lekarzem, medykiem albo strażakiem, bo w sumie ciężko mi to pod... Nie no, strażakiem, jakim medykiem, co ty gadasz? Był strażakiem, no cóż, widać, straże mało płacą, nie dziwi mnie to, że zmienił w ten pracę i poszedł do zakonu Jedi. Szkoda, że wziąłeś Anakina, no chłopie, no coś ten robił.
Teraz tak, moi drodzy, nogi chodzą ciężko. Ciężko chodzą nogi, naprawdę muszę stawiać duży opór. Łapa chodzi ta zbyt prosto, dłonie też zbyt prosto. Ta figurka ani dobrze nie będzie wyglądała, ani za specjalnie dobrze się nią nie będzie bawić. Od zwykły statysta do serialu czy w tło, aczkolwiek głowa spoko. Akurat głowa i ładna i też ładnie wygląda. Tułów ani, znaczy wygląda tak średnio, a tak jak mówię, jeszcze funkcje bawialne są raczej średnie. Tu mamy figurkę, którą już miałem i przyznam wam się szczerze, czy ja... Nie, bo widzę z daleka stół WTF-ami i stoi tam ta figurka, leży właściwie, czyli mamy dwie takie figurki i ta figurka jest zrobiona bardzo dobrze, bardzo dobrze, w sensie jakość na druku jest świetna. Podobność do Lego również bardzo podobna, troszkę kolor główki, minimalnie inny. Ale poza tym nadruki są naprawdę okej. Ja w bazowej recenzji wypowiadałem się, że mi się to średnio podoba. Nie wiem, czy wam teraz mogę rzucić narożnik, bo chyba tej recenzji jeszcze nie było na moim kanale, chociaż kręciłem ją 2 miesiące temu. No ale tak to jest, jak się ma tyło i dużo recenzji ponakręcane. Wygląda również świetnie. Troszkę minimalnie gorzej z jego ruchami, w sensie tu chodzi za łatwo, ale nie w granicach. A rączki już w miarę okej. Chyba najlepsza z dzisiejszych figurek, chociaż zombiak też daje tutaj mocne towarzystwo tej figurce. Dwie na pewno najlepsze figurki dzisiaj, ale oczywiście nie chwalmy dnia, bo jeszcze dużo figurek przed nami. Mamy typa bez głowy. Wygląda ciekawie, w sensie spójrzcie. Chociaż ten nadruk, nie wiem jak on wygląda na kamerze, ale widzę jak wygląda na kamerze. W realu, uwierzcie, wygląda gorzej. Gorzej wygląda w realu. Jakieś to wszystko takie rozmazane, rozmemłane. Kamera chyba jakby ostrość trochę poprawia. Wiecie co, na razie idzie na tył, bo kurde, no nie ma łba, a tam pełno różnych elementów lata. No właśnie, na przykład spójrzcie, czapa leży i tak dalej. Co to jest? Ja wiem, co to jest. To jest strutlesów, nie? Ej, ale ładne. Ale powiem wam spoko, w sensie na pierwszy rzut oka widzę raczej, że to nie jest Lego, ale widzę to głównie po nogach, po tym kolorze srebra widzę, że to nie jest Lego, ale poza tym bardzo, zresztą map chyba też takich nie było, chociaż to jest pewnie równa rzynka z Lego, więc pewnie robili takie dedykowane dla tej serii. Ta rączka troszkę nam tu odpada, ale to wiecie, ja teraz go siłuję specjalnie, jest ok, jest ładnie, postać na pewno ciekawa, nie wiem czy tu ten pomarańcz, który się rozlał powinien być, chyba nie. Chyba wątpię. Naprawdę ciekawa pirania, nie wiem jak się nazywa w oryginale. Ciekawa pirana, ciekawa postać i jakościowo również super. No, na AliExpress, jak wiemy, takie figurki nie są rzadkością, w sensie Ali nieraz udowodniło swą dobrą jakość i tu nas to nigdy nie dziwiło, tak? Moi drodzy, wór powoli dobiega końca, czy nie? Spokojnie, jeszcze jeden, dwa openingi będą, także luz. Mamy również książkę, która też poleci gdzieś na bok. Co to za książka w ogóle jest? No, ale powiem wam, 100% legitnie z Lego. Aż nawet szukam logo. Nie widzę. Ja się nie mam szans. Dealer jest zbyt dobrym znawcą, żeby się pomylił i mi wrzucił tu Lego. Nie, on się chciał po prostu pozbyć, wiecie, podróbek. Nie wiem co to jest. Coś kojarzy? Skąd jest ta grafika? Napiszcie mi. Leci na tył, ale oczywiście do tego wrócimy. Kolejną postaćką jest... Tutaj mamy. Co to jest? Wygląda jak jakiś karateka. Na pierwszy rzut oka. Wygląda... Ej, co to jest tak serio? Wygląda jak mówię, jak jakiś... Ja bym nawet powiedział, że to Splinter. Z Trutlesów, czyli ten duży szczur. Natomiast oczywiście łeb mi nie pasuje, w sensie, że na łeb powinna być jakaś nakładka jeszcze. Nie mam pojęcia co to jest, blady. Ale wygląda spoko, cybernetycznie. Troszkę jakbym miał dwie solniczki na twarzy. Sitko od solniczki, wiecie, oglądacie Killera. No dziwny. Ale spoko, taki cyberwojownik też bym troszkę, moi drodzy, powiedział. Wiecie, cyberpunkowo, no a że cyberpunk zbliża się wielkimi krokami, to chłop nam pasuje. A kolejna postać, Darth Maul. Nie pierwszy, moi drodzy, i ciekawe czy ostatni. Nie wiem, czy ten Darth Maul jest ślepy? Bo dla mnie on nie ma oczu za bardzo. Dla mnie nie ma oczu. Znaczy sama jakość tych czerwonych nadruków nie jest zła. Torsik też, niczego sobie. Tył, tutaj ubrudzony jest. Oczywiście nie winię za to Kuby. Czy to się da zmyć jakoś? Pewnie tak. Jakieś plastelina chyba jest. To się da zmyć, więc nie mówię. Jakość wyglądowa nie jest zła. No oczywiście poza oczami, które sugerują, że jest jakoby ślepy. Tutaj te kolce też takie trochę ścięte. Natomiast katastrofalnie nóżki chodzą łatwiutko. Katastrofalnie, tak jak mówiłem, wręcz łapki też jakoś tak nie za specjalnie. No i co? Ostatnią figurkę
wylosujemy chyba dzisiaj, nie? Ostatnią figurkę i ostatnią figurką również jest klon. No wyjątkowo dużo Star Warsu tutaj faktycznie mamy w tych openingach. Również klon, który śmiało na kaszy chyba występował, natomiast śmiało też chyba mocno go ktoś palnął w łeb, bo jak widzimy na drugi jest dość, czy nie wiem, czy wy to widzicie, ale na drugi jest dość krzywy, w sensie ten wizjer jest krzywo, a szkoda, bo naprawdę figurka też wygląda niczego sobie. I nawet moglibyśmy je zdjąć, aha, no tak, łeb zostawić sam z tym i mógłby robić jakiegoś innego zwykłego komandosa, nie gwiezdnowojennego. Czy zobaczymy jego łeb? Zaraz się dowiemy, moi drodzy, bo nie chce się, chyba nie zobaczymy, bo widzicie, tu odpada tułów. No i główka nie chce się niestety wyjąć. A nie, wyjęła się, dobra. Kolor oczywiście od razu się różni od Lego. Te nadruki też są takie grubsze jakby. Ładnie wygląda i z przodu, i z tyłu. Hełm również niczego sobie, no poza krzywym nadrukiem, tak jak już wspominałem. Natomiast no, czy z daleka będzie to widać? Nie jestem pewny, nie jestem pewny, nie jestem pewny. Nie jest źle. No i słowem podsumowania dzisiejszego odcinka, no właśnie niby nie jest źle. Mamy kilka figurek, takich jak te dwie, które są nawet spoko. Również ta wypada całkiem okej. Maul, no tak se przez te oczy. No i jeszcze mamy tutaj tego ryboludzia. Najlepszą rybą, no właśnie najlepszym figurkiem chyba jest ryboludź. Natomiast w większości, no poza tymi dwoma figurkami, no zarzut jest taki, że no cóż, ładnie wygląda, na półce może jeszcze w miarę się sprawdzić, ale gdy tylko zaczniemy dotykać, no to wypadnie to znacznie gorzej. Znacznie gorzej też jest, jeżeli patrzymy na takie figurki, czy tego Qui-Gona, no wiecie, tak to jest z podróbkami, tutaj nie ma się co dziwić, no ich nawet na półkę nie można dać. Ale tak czy siak, nie jest tak tragicznie z tymi podróbkami, tylko mówię, jeżeli miałby stać na półce, to już w ogóle, a jeśli nie bawimy, to troszkę gorzej wtedy. Dzięki, że byliście dzisiaj. Nie ostatni, w Boże, jeszcze całkiem jest. Jeszcze, czekajcie, jak tak zerknę, to widzę, no dwa openingi to minimum. Dwa openingi to minimum, jeszcze z tego będą jak nie trzy. Także zostawcie subskrypcję, by tych filmików nie przegapić. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało. Do zobaczenia wkrótce. Bye!